Plotki głoszą, że Kalicja może połączyć się z Prosną. Ile jest w tym prawdy? Są to toczone jakieś rozmowy z drużyną Prosny, Kalisz, ale na razie jak będzie wyglądała ta współpraca, nie ma konkretów. Zobaczymy, poczekamy, jeszcze zostało trochę czasu. Czy w Kaliszu powinien Pana zdaniem istnieć jeden prężnie działający klub piłkarski? Jak najbardziej, bo ja uważam, że piłka nożna stała się bardzo drogim sportem, bardzo drogim. Tutaj jak wcześniej troszeczkę nadmieniłem w rozmowie z Wami, to można sobie porównać. Miasto Łódź, które jest praktycznie siedmiokrotnie czy sześciokrotnie większe od nas, ma jeden klub, który prężny jest, bo i gra w pierwszej lidze. Jest to Widzew Łódź, który ma mocnego sponsora. ŁKS wiadomo jak egzystuje, ledwo co egzystuje. Zobaczmy Wrocław, który też jest dużo większy od naszego miasta i tam tak samo. Kiedyś potęga była Śląsk Wrocław w koszach. Nie ma, nie ma. Ślęza Wrocław, tak samo w tej chwili po połączeniu z Gawinem. Śląska Wola połączyła się i z tego co słyszymy już ma potężne zadłużenie. Wszystkie pieniądze są pakowane w Śląsk Wrocław. Czyli no mówię, no ciężko jest. Piłka nożna jest bardzo drogim sportem. Powinien być jeden klub. Ja nie mówię, nie zabraniam innym klubom, żeby dalej egzystowały. Ale jeden powinien być taki wiodący, a reszta no powinna hobbystycznie się bawić. Bo mówię, że to jest drogie i te pieniążki się rozchodzą, bo ten sponsor da parę złotych tutaj, drugi da tutaj. A jakbyśmy mieli coś prężnego, fajnego w Kaliszu, może byśmy wreszcie to zbudowali. Bo już mamy przykład, że w Kaliszu no, siatkówki nie ma, koszykówki nie ma. No mówię, no nie ma kto tutaj po prostu złapać to wszystko i spoić w jedno, bo jak będziemy tak dalej egzystować, pobliski ostrów, Żużel nie ma, koszykówka nie ma. Jak będziemy egzystować, no to zostaniemy totalną prowincją. W trakcie rundy jesiennej pojawiało się sporo zastrzeżeń co do stanu murawy na stadionie miejskim przy Wale Matejki. Jak Pan skomentuje te doniesienia? Właśnie, tu może wrócę tak tutaj na temat Widzewa było. Skończyliśmy sparing z Widzewem, Pan Wiadereczko, Podsypka, elegancko. A też stadion tutaj miejski na Wale Matejki, on ma dziwne podłoże, bo on jest pod mokrym terenem i tam na jesień, jeżeli nawarstwia się dużo meczy, czyli my, KKS Kalisz, Junior Międzywojewódzka Włókniarza i to po prostu niszczy tą płytę. Jak my jedziemy po tych klubach trzecioligowych, to naprawdę to są stoły, to są stoły. Początek rundy nie można powiedzieć, bo niezła była ta płyta, ale później już coraz bardziej była zła pogoda, no i już później no, szczytem to już był mecz z Górnikiem Konin, gdzie nawet trener pan Banaszak powiedział, że mówi skandaliczną macie płytę. No ja mówię, no tutaj to jakoś to trzeba zrobić, że mówię tutaj bardzo dużo by rozwiązała, jakbyśmy mieli pełnowymiarową płytę, mamy boczne boiska na tym, na Kalisji i jedno zrobić pełnowymiarową. Można po prostu, ta młodzież może się uczyć na dobrych płytach, można rozgrywać mecze. Naprawdę tutaj, no nie wiem co tutaj jeszcze w tym temacie powiedzieć, no mówię, no ta płyta no nie nadaje się, żeby grało aż tyle drużyn. Od dłuższego czasu pojawiają się słuchy, że Kalisz doczeka się modernizacji stadionu przy ulicy Łódzkiej. Wierzy Pan w tę modernizację? Nie, to jest, to każdy coś tam obiecuje, ale ja uważam, że to raczej, słyszałem 2015 rok, być może, no ale no mówię, no jeżeli miastu się opłaca tutaj no aquapark, no to no mówię, no dużo poszło z tego co słyszałem pieniążków, były jakieś tam pieniążki i na euro do Poznania, no mówię, no stajemy się prowincją sportu, no Kalisz, no można tak brzydko powiedzieć. Grzegorz Dziubek jest już w klubie 3 lata, jak Pan jako wiceprezes do spraw szkoleniowych oceni jego pracę w klubie? Grzegorz
uważam, że ma bardzo profesjonalne podejście, bo to jest tytan pracy jako trener, bo tutaj ja sam tak uważam i tu jest paru nas takich, że w okręgu jest ciężko. On się cały czas doszkala, jeździ do Warszawy, jeździ po prostu do innych klubów, podpatruje jak się odbywają w Ekstraklasie, w pierwszej lidze treningi. I w tej chwili zrobił awans z okręgówki, z czwartej ligi do trzeciej ligi. Można powiedzieć, że nie można do niego mieć żadnych zastrzeżeń. Kalisja ma oficjalną współpracę z Kuksem Kaliszanin. Czy zatem w klubie jest długoterminowy plan szkolenia młodzieży, tak aby w przyszłości oprzeć zespół seniorski właśnie na zawodnikach z najstarszego grodu w Polsce? Tak, jak najbardziej. Chcemy z Kuksem Kaliszanin mieć to długofalowo, tak można powiedzieć, żeby jak najdłużej, żeby tam była szkolona młodzież odpowiednio, bo mówię, bo w tej chwili mamy zawodników, w których 70% można powiedzieć, mamy dojeżdżających. Są to dla klubu, bo wiadomo, że ten człowiek musi codziennie przyjechać na trening, jakieś koszty. A jeżeli wyszkolimy swoich zawodników, będziemy mieli miejscowych, to wiadomo, że będzie to wszystko tańsze. No ale na dzień dzisiejszy, no mówię, no chcemy długofalowo współpracować z Kuksem i żeby ta praca jak najlepiej się układała. W klubie KP Kalisja w ostatnich latach oglądaliśmy wielu zawodników z Kalisza. Teraz drużyna w większości opiera się na zawodnikach przyjezdnych. Czy Pana zdaniem w najstarszym grodzie w Polsce nie ma zawodników, którzy prezentowaliby poziom trzecioligowy? Jeżeli by prezentowali, to by na pewno grali, to by grali w klubie KP Kalisja Kalisz. Może są niektóre wyjątki, ale piłka nożna to nie tylko polega na graniu w piłkę. Piłka nożna to także rozum, charakter. Nie tylko nogi. Bo mówię, no może jest w tej chwili fajny zawodnik w KKS-ie, Kamil Urbaniak, jest Marcin Młynek, uchodzimy, oglądamy tych chłopców. Naprawdę, no na dzień dzisiejszy nie ma, żeby reprezentowali poziom trzecioligowy. Czego możemy życzyć Pawłowi Gajochowi w kontekście zbliżającego się 2010 roku? Chciałbym bardzo, żeby w rundzie wiosennej zajęła jak najwyższe miejsce, czyli to trzecie, a w sezonie jesiennym, czyli ten 2010-2011, żeby walczyła awans. I chciałbym tutaj w imieniu zarządu, sportowców i działaczy KP Kalisja Kalisz życzyć wszystkim sportowcom, wszystkim działaczom, wszystkich ludzi, którzy kochają sport, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Serdecznie za rozmowę. Dzisiejszym gościem programu Gość Tygodnia był pan Paweł Gajoch, wiceprezes do spraw szkoleniowych w klubie KP Kalisja Kalisz. Dziękujemy serdecznie.